Moje pierwsze wspomnienie to właśnie było, jak odpaliłam ten system i skontaktowała się ze mną Sylwia, nasza opiekunka. I to w ogóle to już było dla mnie zaskoczenie, że zadzwoniła wcześniej, umówiłyśmy się na takie szkolenie przez telefon i ona mi wszystko w bardzo, bardzo miły sposób wyjaśniła. I też to, co zauważyłam, kiedy do mnie napisała, to na przykład jej stopka, w której było napisane, że uwielbiam pomagać, ale czasami mnie nie ma. I mówię tak, wow, w ogóle jakiś świetny pomysł, no nie? I już wtedy tak zaczęłam sobie myśleć, że to nie jest tylko taki jakiś program czy platforma, tylko że to jest po prostu cały zespół ludzi, którzy nad tym pracują, którzy się opiekują osobami, które tu dopiero wchodzą, które tam działają i że coraz bardziej mi się to podoba. Takim profesjonalizmem. Tutaj pracują młode osoby, a wszystko jest tak profesjonalnie zrobione. Całe podejście do klienta to jest coś, co... Chociaż powiem szczerze, że jak wy mnie przyzwyczajacie do tego, że klientów tak dobrze się traktuje, to potem jak idę gdzieś, gdzie się ich niekoniecznie dobrze traktuje, to nagle jestem taka bardzo rozczarowana. Ale naprawdę świetnie się nasze relacje układają, myślę, i za każdym razem, jak tutaj przychodzę, to bardzo dobrze się czuję. W ogóle mówię temu stanowcze 3 razy nie, absolutnie. Powiem szczerze, że zaczęłabym się chyba zastanawiać nad tym, że skoro skończyłam psychologię, to co jeszcze poza HR mogłabym robić teraz? Pomyślmy. Rekrutować wizję rekrutera, wracając do poczty mailowej, do Excela i do takich różnych metod, podczas gdy my teraz w naszej firmie będziemy otwierać bardzo dużo sklepów i to będzie zatrudnione nawet co najmniej kilkadziesiąt osób co miesiąc. W ogóle sobie tego nie wyobrażam. Więc absolutnie nie. Myślę, że musielibyśmy stworzyć jeszcze kilka wakatów, żeby to wszystko zrobić.